Na mojego gońca? Na mojego gońca. A, myślałem, że Hetman C4 na Maciusia. Mam ciężką pozycję. Trzeba się sprężyć, trzeba zroszować. To pewne. O! I konim na bandę. Ojej, pozycja trudna, przeciwnik jeszcze trudniejszy. Co, pionka podstawiłem? Ojej. Takiego pionka podstawiłem, zmęczony jestem. Takiego ważnego pionka. Niedobrze. Gram ostatnią partię, bo jestem beznadziejny. No, jeszcze mi B4 zagrał. No, też bym zagrał B4. Niedobry człowiek. O! Punktuje mnie. O! I co ja mam grać? Chyba tylko tam. Tu nie, tu nie. I pół minuty w plecy. Ajajajajaj. Trzeba tego gość skoczka. Wieża. Wieża B7 chciałem zagrać przed chwilą. O. O! Niedobry człowiek. Ojej, to mi się tam ciągle robi. No wygonię tego. Wygonię tego drania. O, jeszcze tu mi wszedł. Co za człowiek?
Nie ma widełek na G4 na szczęście. No i to jest problem. A ja go postawiłem pod gońca. Ajajaj. Myślałem, że wygrywam figurę. Muszę się skupić resztką sił. I tu mam złą wiadomość. Panie NWD. Zobaczmy, jak to żeśmy grali. Powinienem grać od razu G6. Skoczek A6, o. Skoczek A6, proszę, jaki dobry ruch ten skoczek A6. I nie bardzo można bić. A tu mi zadźgał gońca. Musiałem go tu cofnąć. Tu E5, E6 jest straszny ruch. I hetman C4 na Maciusia. Musiałbym grać E6. Skoczek A6 jeszcze żyje. I nie widziałem. Powinienem zagrać B6. Albo skoczek B4. Po wzięciu piona jest klops. Można się poddać. B4. B5. Skoczek B6. Wieża B8. Bicie na B5. No. I E5. E5, E6 grać. A było E5. Hetman wszystko wygrywa, panie NWD. Pan patrzy, jak pan wszystko wygrywa. No, zamatowałem ładnie, ale pan patrzy, co tu się dzieje. Skoczek B4, ofiara rozpaczy, trzeba było bić gońcem. Skoczek C6, dalej przegrana. O tylko, a ten ruch przegrywa już. G4 przegrywa, takie widełki. Już nie ma obrony. F3 nie pomaga. Hetman wisi. Hetman wisi, grozi matno. Także bardzo ładnie. Czy ktoś ma jakieś pytanie?